Musi być niezwykle ostrożny, bo Cassiopeia może go zamordować. Tak, widzieliśmy to w finale LEC, kiedy... ...koła alei środkowej i ciekawe, że żaden z midlanerów z tego tytułu nie wziął drugiego defensywnego summonera. Ale spójrz, teraz Golden Toast w ogromnych tarapatach, Klęs już wykorzystany, ale czy ten Ezreal będzie ofiarą pierwszej krwi? Tak! Bez żadnego problemu! Miałeś uciekać, masz dostępny błyt. Czy ten mid się frizuje? Ale to nie ma tak wielkiego znaczenia w objawach tych ganków ze strony Szlatana. Flash do przodu, Golden Toast już ale bez swojego blinka. Robi. Patrzcie, jak Szlatan się rozpędza na tej... ...i zgarniasz co łatwiejsze. A teraz Jack, który zadaje pytanie, czy możemy dajwować na midzie? Wydaje mi się, że tak. Jojok nie ma many, ma błysk dostępny, ale widzimy, że ten zagrany za późno i to jest łatwe zabójstwo przez Ignite. ...i dobrze, że agresywo tutaj zachowuje się ostrożnie. Teraz odpycha przeciwnika. Szuka tutaj obrażeń. Oczywiście Dominus odpalony, lecz Dominant jest po złej stronie. Jakby chcieli dajwować, to musiałby domykać z drugiej strony. Tam też jest niedaleko Jack Troll. Zatrzymuje tutaj Jojo. Jest również Ryze razem z Lee Sinem. Czy będą walczyć? Oj, będą walczyć. Havahir. To już jest trzecie zabójstwo na koncie Szlatana, bo to jest to, co Misfits robi. Trzeba tutaj się trochę pochylić nad Dominantem, bo myślę, że w tym early game stracił masę czasu. Ale o tym po tej akcji, bo obserwowanie akcji Misfits Premier to czysta przyjemność. Tak jest, agresywo tutaj daleko od Mega Gnara, ale widzimy, Dominant chce tutaj walczyć. Szlatan z niezwykłym kopniakiem i tego obrażeń po prostu. Sin więcej nie wytrzyma, ależ odpycha rywala. Fantastyczne zachowanie Dominanta, lecz jest Sertus i rozrzuca tutaj swoją magię. Przyspieszony i sporych tarapatach Sin, z nich się nie wykaraska. I tracimy Szlatana, oddajemy shutdowna, ale w odpowiedzi Misfits Premier. Gdy masz i Leone, i Ryza, i... Jasze, brak klęza jest tutaj ewentualnie proszeniem się o guza i tego guza próbuje zadać świetny tutaj grounding. No i Sertus ukarany za to, że no tutaj pielgrzymka na środkowie alei bez żadnej osoby. Lepiej gdyby to była dusza oceaniczna, bo ewentualnie Cloudrick, czyli ten, który jako jedyny nie wnosi żadnej ofensywnej wartości, mógłby pomóc Anatozis, ale w tym momencie agresywo kupuje masę czasu dla Jack Trolla. O i Jack Troll tu się pojawi i niedaleko też jest Sertus. Czy zdąży dołączyć? Bo tutaj już fraguje Jack Troll na swojej Leonce. Nadbiega również Ryze, przyspieszony! Przyspieszony przez tego smoka, więc szybciej tutaj dołącza do drużyny i zmiana terenu mapy rzadko wpływa na rozgrywkę, ale teraz ma spore znaczenie. Jojo próbuje się stąd wynieść, a Ilvay go asystuje, agresywo jednak nie odpuszcza. Czy Rakan coś tu zmieni? Nie ma zasięgu na Grand Entrance. Teraz doskakuje Battle Dance'em i agresywo się zaskoczył tym roamem. Double kill dla Jojo. Zabójstwa, jedna asysta, będą mogły dać czas Golden Toastowi. Jeżeli ten nie będzie dawał się wyłapywać, jak na przykład w ten sposób. Paląc dwa samonery, mówiąc o wyłapywankach, Szlatan ze swoim specjałem dostarcza Sertusowi tutaj asystę, bo killa bierze dla siebie, jak to czasami on lubi wziąć. Teraz agresywo atakowany, świetnie odpycha przeciwników. Ten doskok od Dominanta nie chce odpuścić, lecz Gnar ma się świetnie. Te wysokie punkty zdrowia gdzieś pod wieżą się broni, świetny stun. Dalej agresywo walczy, czy Tobiasz tu ogra? Jack Splat za nim, czy ma jakiegoś zasięgu? Są tu miniony! No złapie niestety polskiego top lanera. Ale obrona po... I ten finał, to wisi to pytanie w powietrzu. Czy na pewno mamy giganta na tym turnieju oczywistym zwycięstwem? I przez to, że ich ta finałowa droga ewentualnie była trochę dłuższa, możliwe nawet niż ta mapa będzie, ale do tematu wrócimy Misfits Premier i ich historii za chwilę, bo z jednej strony Anatozis przejmuje te wieże, a z drugiej strony Dominant spowalniany, przełamuje impas, wchodzi głęboko, strzała, ale jednocześnie tylko po to, żeby kupić swoim zawodnikom trochę więcej czasu. Na plecach pojawia się Sertus i Szlatan, Jaxplank w ogromnych tarapatach, które oznaczają jak zwykle to samo. Postawiony grób. No i najmniej. Agresywo tutaj nawet będzie przepędzać przeciwników. Tutaj nie ma smajta. Gdyby ukradł tego smoka, to byłoby super. Golden Toast jeszcze nie robi zbyt wiele tym Ezrealem, widzimy, ale z drugiej jest strony... Skokiem! Agresivo! Jakim cudem jesteś w stanie w tak sposób, bez żadnego problemu, kraść tego smoka, bez żadnego kompromisu z rywalami, tak samo jak kopniak Szlatana, wyrywasz nadzieję Anatozis. Jack Troll, świetne roamy, ale też Sertus jest wszędzie na tym razie i takiej aktywności się od niego oczekuje. Ryze jest bardziej, coraz bardziej utility picky. Ale teraz Szlatan? Czy kupi wystarczająco czasu za pomocą tego zegarka? Na pewno tak. Jaxplank na tej bocznej alei upada, ale w międzyczasie Ilvay też kupił wystarczająco dużo, żeby wyeliminować Szlatana. Ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli dopiero teraz Sertus dołącza do tej walki, Woolite tańczy prawo-lewo, ale niestety AD Carry kontra jungler w sezonie 11 to nie jest walka, którą AD Carry często zwycięża. To jest zupełnie inna klasa zawodników, jeżeli chodzi o to spotkanie, bo przeciwko... O, tep na plecy, muszę ci przerwać. Drugi tep na plecy.
Czy jakkolwiek może to odmienić Sertus? Sertus ma wszystkie zasoby, może potańczyć, klatka wykorzystana, face rush odpalony, Everfrost spowalniający JoJoka, agresywo poświęcony na plecach. Sertus? Oj, Sertus musi uciekać, ale może jeszcze Jack z Planka tutaj zgarnie? Nie! Aili Vai zasłania go swoim ciałem, a JoJok pogoni za midlanerem Misfits. Oj, teraz jest Szlatan, oni tutaj będą szukali odbicia. Pierwszy wyeliminowany Aili Vai! Sayonara, mówi Szlatan! I Kopniaków kolejny szuka flash ze strony Cassiopeii, będzie shutdown. Szlatan cierpliwie poczekał, aż midlaner padnie, żeby więcej golda za Cassiopeii zgarnął, chociaż teraz ta odwraca, pięknie tutaj tańczy midlaner! Anastasis, gdyby był trochę bardziej... Mówię to na obrażeń, żeby za chwilę zrobić world jumpa, ale oczywiście ogromna pewność siebie w tym spotkaniu na pewno wylewa się z zawodników Misfits Dominant. Za te kurczaki, no wiemy wszyscy, co poświęci. To prawda. Chociaż żyje długo, naprawdę. Już bez Nashora, ale mając olbrzymi zastęp minionów u swego boku, Misfits idzie po drugie zwycięstwo. Wyglądają dobrze. Wyglądają bardzo dobrze i jednocześnie ostatnim przeciwnikiem... Co to za insek? Patrz na tego inseka! JoJok! Nie możesz wejść nawet do własnej fontanny, tam wejściówka droższa niż do zwykłego klubu, a tam musisz się znajdować, jeżeli chcesz oczywiście jeszcze polepszyć swoje KDA. Misfits o wasze KDA, zawodnicy Anorthosis zadbało i to z pewnością, jak zaznaczyłeś, Awahir, drugie zwycięstwo wpada na ich konto.